Stanisław Burza, Rzeszów, szczęśliwe miejsce, zeszły rok trzecie miejsce w zawodach indywidualnych Mistrzostw Świata na długim torze, teraz znów dzika karta, większe doświadczenie, większe nadzieje na dobry rezultat? Zgadza się, tak, na pewno o tyle mnie jest łatwiej, że w zeszłym roku startowałem na tym torze, rywalizowałem z zawodnikami i na pewno mi się powiodło, stanąłem na podium. W tym roku również oczekiwałbym tego od Ciebie, żeby uplasować się na którejś z pozycji medalowych, żeby stanąć na podium. Wiadomo jest, że nigdy nie wiesz, jak ci wyjdą zawody, tak? Ale będę się bardzo starał i dla mnie najważniejsze, żeby dojechać całe zdrowo i z dobrym wynikiem sportowym. Marcin Sekula, rezerwowy, jeśli chodzi o rzeszowskie zawody FIM Long Track World Championship. Nadzieja na start, nadzieja na zdobycie doświadczenia i pewnie trzymanie kciuków za Stasia Burzę, który jest jakby uczestnikiem z dziką kartą. Oczywiście, mega mocne trzymanie kciuków za Stasia i życzenia jak najlepszego startu. Nadzieja na mój start w zawodach, mam nadzieję, że uda mi się wyjechać, nikomu nie życzę nic złego, ale oczekuję na to. I też wymaga duże wyróżnienie, tak? Być uczestnikiem w takim zacnym gronie, także jest fajnie, no i zbieranie nowego doświadczenia i mnóstwo nauki.